Witam Państwa serdecznie. Zobaczmy krótko, jak kształtuje się w tej chwili sytuacja na WIG20, DAX-ie i S&P 500. Jeśli chodzi o indeks amerykański, wczoraj w trakcie porannej fazy handlu doszło do wzrostu presji podażowej. Potem przez całą sesję obóz byków zdołał zniwelować tą poranną przecenę. Jednak, jak widać na wykresie, nie doszło do bezpośredniej konfrontacji w takim istotnym w tej chwili przedziale wsparcia Fibonacci'ego 1442-45. Wydaje mi się, że dopiero zanegowanie tej strefy świadczyłoby o takim ponadstandardowym, ponadprzeciętnym wzroście presji podażowej. Musielibyśmy ten fakt również połączyć z tą nieudaną próbą zanegowania średnioterminowej zapory podażowej Fibonacci'ego 1480-86. Uważam, że obecny, że ten ruch korekcyjny, czyli tym samym wzrost presji podażowej na rynku amerykańskim, jest właśnie pokłosiem dotarcia indeksu w okolice wymienionej przed chwilą zapory podażowej Fibonacci'ego. Indeks niemiecki tutaj również dopiero w przypadku przełamania strefy 7220-7240 moglibyśmy mówić o dość niepokojącym sygnale technicznym zapowiadającym wejście indeksu DAX w kolejną fazę przeceny. Na razie tego typu twierdzenia są nieuprawnione. Obóz byków nadal zatem posiada tutaj przewagę techniczną. I na zakończenie WIG20, ale w skali tygodniowej, tak jak sugerowałem wczoraj, nie da się ukryć, że znajdujemy się obecnie w dość istotnym momencie. Indeks testuje ważne poziomy cenowe z punktu widzenia również takiego ujęcia średnioterminowego. Uważam, że ważnym filtrem cenowym dla lutowego szczytu, czy też przede wszystkim październikowego, jest właśnie strefa cenowa Fibonacci'ego 2450-58. Jeśli udałoby się zanegować ten przedział oporu, niejako automatycznie uzyskalibyśmy kolejny ważny średnioterminowy sygnał kupna. Nieco odmiennie należałoby natomiast podejść do kwestii przełamania eksponowanej przeze mnie ostatnio strefy wsparcia 2359-65. Byłby to dość niepokojący sygnał, świadczący jednak o takim gwałtownym wzroście presji podażowej, co automatycznie mogłoby skutkować oczywiście pogłębieniem się fali przeceny. Dziękuję.